Cześć, to Bogusz Bękarski, witam w 21 odcinku vloga Startup My Way. Cześć, cześć, cześć. Witam z mojego pokoju. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jak mniej więcej obecnie wygląda mój dzień, bo po pierwsze pracuję w dużej mierze sam, więc muszę się dosyć mocno motywować i pracuję nad wieloma rzeczami, nad wieloma projektami, dlatego też muszę jakby lawirować między nimi, ustalać priorytety. Dużo się dzieje, dużo osób do mnie pisze, dużo osób do mnie dzwoni, szczególnie klienci mojej aplikacji, więc jest dużo rzeczy na tapecie, więc zacznijmy od tego, jak wyglądał dzisiaj mój dzień. W zasadzie każdy dzień wygląda trochę inaczej. W tym momencie jestem akurat sam tutaj w domu. Rodzinki nie ma, więc te dni też są zupełnie inne, bo jak już dwójka dzieci wróci, to troszeczkę to się zmienia. Jak wyglądał dzisiejszy dzień, więc około godziny 8 wstałem. Nie wstałem o 5.30, sorry. Może do tego wrócę, w tym momencie jeszcze nie. Chociaż oczywiście jak są dzieci, to zdarza się wstawać 5.30. Teraz sobie troszeczkę odsypiałem, ale też siedziałem wczoraj dosyć długo, położyłem się po północy, więc mniej więcej około tych 8 godzin zostało zachowane, więc wstałem, poszedłem sobie do kuchni, nalałem sobie szklankę wody, dużą szklankę wody z cytryną, sporo cytryny. To jest taka mikstura, która zawsze mnie budzi. Zawsze coś takiego robiłem, jakąś wodę tam piłem, ale teraz po przeczytaniu książki Own Your Day, Own Your Life, tam jakby była taka recepta, żeby po prostu codziennie wstawać rano. Duża szklanka wody, cytryna, plus jeszcze najlepiej sól jakaś, na przykład himalajska, więc też czasami dokładam sobie soli. To już dla takich twardszych zawodników, bo woda z solą nie jest taka super dobra, ale na pewno jakby tą gospodarkę wodną uzupełnia, jakby rusza, organizm jest w stanie ruszyć do kolejnego dnia, więc tak wyglądał początek mojego dnia. Potem wyszedłem sobie na chwilę na balkon. O, tam widać. O, proszę bardzo. Usiadłem sobie na hamaku i tak z 15-20 minut poczytałem książkę. Tak, żeby tak płynnie rozpocząć ten dzień od czegoś miłego, żeby potem od razu mieć motywację do robienia kolejnych rzeczy. Dodatkowo też posłałem łóżko, więc to jak pewnie znacie takie zasady, że pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić dobrze i na pewno i uruchomić ten swój ośrodek, powiedzmy, wykonywania zadań w mózgu, tak? Dostać kilka dobrych substancji do mózgu, to jest właśnie pościelenie łóżka. Po prostu to się zawsze udaje, jest bardzo szybkie i to jest pierwszy taki task, który możemy odhaczyć i potem możemy zacząć już swój dzień. Więc tak wyglądał początek mojego dnia. O, cześć. Więc dalej w kolejności sprawdziłem na telefonie, czy wszystko jest w porządku z naszą aplikacją, tak? Nie sprawdziłem, nie wiem, social mediów i tak dalej, tylko sprawdziłem tylko maila od naszej aplikacji, czy tam nie lecą jakieś dziwne wyjątki, bo czasami są sytuacje dziwne, nieprzewidywalne. No, okazało się, że wszystko jest ok, więc mogłem spokojnie zjeść sobie śniadanie, napić się kawki. O, tu jeszcze końcóweczka jest. No i uruchomiłem komputer. Jeszcze tam chwilę drobnego rozciągania. Uruchomiłem komputer i sprawdziłem, co się dzieje. Najpierw sprawdziłem, co się dzieje na mailach. Mam w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery skrzynki, które tak obsługuję stale. Dwie moje takie prywatne i dwie jakby związane z policją w chmurze. Dwie prywatne, w sensie jedna prywatna, jedna związana z Startup My Way, z całym tym, z vlogiem i tak dalej, z całą platformą.
Odpisałem też na maila. Teraz coraz więcej osób do mnie pisze. Dziękuję za to, co robię, podoba im się przezblogowanie i pytają mnie o jakieś rady, na przykład odnośnie swoich pomysłów biznesowych. Jak chcesz, to pisz. Po prostu będę się starał odpowiadać na wszystkie maile. bogusz@startupmyway.com. Właśnie tutaj Michałowi odpowiedziałem. Pozdrawiam serdecznie. Odpaliłem oczywiście też social media, zobaczyłem, co się dzieje. Podpisywałem trochę na komentarze na YouTubie. Podpisywałem na wiadomości na Facebooku. Jednak taki biznes czy ta działalność w internecie wiąże się z tym, że musimy dosyć dużo poświęcać czasu na budowanie tych relacji. Więc te relacje są bardzo ważne. Ludzie do nas piszą, no nie możemy ich olać. Tak, oczywiście ja nie doszedłem jeszcze w żaden sposób do jakiejś tam wielkiej skali, gdzie by tych maili było, nie wiem, 50 czy 100 dziennie. To raczej jest jeden mail, czy trzy wiadomości, czy może dwa, trzy maile. Więc to jestem w stanie spokojnie to obrobić. Także zobaczyłem, co się dzieje. Zobaczyłem, że jest ok. Pogadałem jeszcze ze znajomym. Swoją drogą jednym z mentorów z Akademii SaaS. Myślimy nad pewną rzeczą, którą może będziemy realizować jeszcze dzisiaj. Więc to jest taka ważna rzecz. No i teraz siadam w tym momencie do Policji w chmurze. Właśnie wczoraj wieczorem dosyć mocno działałem w tej kwestii. Zbudowałem jeden taki dosyć duży nowy feature, o który prosili klienci. Chodziło o wyszukiwanie niektórych rzeczy po pewnych dodatkowych parametrach. I teraz właśnie siadam znowu do Policji w chmurze. Będę implementował też rzecz, którą mamy gdzieś tam na liście, a coraz częściej klienci proszą o to, żeby to zaimplementować. Chodzi o to, żeby... O, mogę wam tutaj pokazać, jak to wygląda. Więc jest to nasza aplikacja. I mamy taki kokpit tutaj. Mamy taki kokpit, tu się różne rzeczy wyświetlają. I jeżeli mamy więcej użytkowników niż jeden, to na przykład tutaj mamy, nie wiem, kończące się polisy, tak? Czyli taki agent sobie wchodzi, patrzy na kończące się polisy, że mu się w ciągu 21 dni kończy X polis, tak? W tym momencie mamy 0. I jeżeli mamy więcej użytkowników, to po prostu jest wszystko zagregowane. Więc jak mamy 5 użytkowników, to zobaczymy, że kończących polis jest tyle, ile dla tych wszystkich 5 użytkowników, a chcemy mieć możliwość zobaczenia tylko dla siebie, tylko rzeczy przypisanych do nas. Bo to jest istotne, istotne dla naszych klientów. Także zaraz taką implementację tutaj będę uskuteczniał. Oczywiście te rzeczy, które zrobiłem wczoraj, od razu je wdrożyłem, bo działamy w takim modelu dosyć szybkim, czyli małe zmiany i wrzucanie. Publikacja. Oczywiście przetestowanie tego najpierw, ale robimy te zmiany na tyle małe, że jest je bardzo, bardzo łatwo przetestować i potem w razie czego jesteśmy w stanie bardzo łatwo i szybko cofnąć. Także zaczynamy tematy, więc tutaj na jednym monitorku mam całe środowisko Visual Studio 2019. Myślałem, że sobie poradzę bez ReSharpera, ale jestem tak przyzwyczajony do ReSharpera. Oczywiście to takie narzędzie do wspomagania programowania, jak ktoś nie kojarzy, że sobie zainstalowałem i chyba po prostu kupię licencję po tym darmowym okresie. Czyli tutaj sobie robię, tak, tutaj na drugim monitorku mam podgląd, więc zaraz będziemy implementować. Ale jeszcze w trakcie kilka płatności. Dodatkowo wszystkie płatności, mam tu takiego Excelika z finansami, gdzie wszystko jest jakby spisywane, więc właśnie tutaj za księgowość muszę teraz szybko zapłacić. Jak się prowadzi firmę i różne rzeczy się kupuje, to trzeba bardzo dużo różnych płatności robić. Niestety lub niestety. Oczywiście wszystko jest zapisane w Nozbi. Wcześniej było w Wunderliście, teraz już się przeniosłem do Nozbi. Więc wchodzę sobie do Nozbi, patrzę, o, trzeba to i to zapłacić. Loguję się, ciach, płacę. Jeszcze dodatkowo, jak są jakieś szczegóły tych płatności, no to mam też gdzieś tam w Nozbi zapisane. Ewentualnie link, na przykład, żeby sprawdzić aktualne salda danych rzeczy,
A jeżeli chodzi o narzędzia, to wszystko jest ściągane gdzieś tam z karty. Mam w większości miejsc podpięty tylko Revoluta do takich narzędzi zagranicznych, żeby mieć dobre przewalutowania. O, więc tak, tak zarządzam w tym momencie finansami, tak z grubsza. Dobra, teraz zrobimy tutaj przelepik. O. No i tak jak mówiłem, jestem często proszony o różne rzeczy, udostępnienie różnych rzeczy. A właśnie udostępniłem coś, co jakby się dosyć dobrze wpasowuje w to, co ja robię. Więc Ilona poprosiła mnie o udostępnienie takich warsztatów z metody Feldenkraisa. To jest taka metoda ćwiczeń, na przykład na kręgosłup, którą między innymi popularyzuje Sławek Sobutka. Sławek był, jest osobą dosyć taką niedostępną w internecie, mało jest Sławka w internecie. Był u mnie w podcaście w 8 odcinku i do dzisiaj to jest podcast, który ma najwięcej wyświetleń, najwięcej odsłuchań i najwięcej wyświetleń na YouTubie. Więc jest top 1 odcinek, dlatego że po prostu Sławka jest mało, to ludzie go szukają i przeprowadziliśmy taką długą rozmowę, ponad 2 godziny. No i on mówił o tej metodzie Feldenkraisa, więc możecie sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. O, udostępniłem właśnie te warsztaty, więc myślę, że to jest ciekawa opcja, lekcje po prostu na kręgosłup Feldenkrais online. W ogóle te warsztaty są online, one są płatne, tam 50 zł. Ciekawa sprawa. Także dobra, wracam do tego programowania. Ciągle się czymś ciągle odchodzę w jakieś inne miejsca, zamiast zająć się robotą. Aha. Dobra, to będziemy w kontakcie w takim razie. No to miłego wypoczynku, trzymaj się, hehe. Właśnie rozmowa z wspólnikiem, który siedzi teraz sobie we Włoszech, odpoczywa z rodziną i wracamy do roboty. Prace trwają, już prawie feature zaimplementowany, częściowo zaimplementowany. I ważna rzecz, właśnie ruszyliśmy z filmikiem promocyjnym Akademii SaaS. Proszę. Jest filmik, są z jednej strony dobry odzew, z drugiej coś się komuś nie podoba. Policzyć, ile klienci by musieli płacić i ilu tych klientów musielibyśmy mieć, żeby do tego... O, taki filmik. A nie być źle. O, Marcin Osman. Ekstra chodu. Piotr Budzki, Michał Bąk. Przecież tu Andrzej Krzywda był, o. Już jest uruchomiona reklama. Długi post plus ten filmik. Reklama czeka, aż kurczę Facebook ją zaakceptuje. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i w poniedziałek otwieramy, więc zaraz kończę implementować tego feature'a, idę ogarnąć jakieś jedzenie i zaczynam pracować nad prezentacją na poniedziałek, na webinar. 9 kroków do wolności dzięki SaaS-owi. O, będzie ciekawie. Podzielę się kilkoma ciekawymi rzeczami. No i feature'ek zaimplementowany i tak informuję użytkowników o tym, że coś się zmieniło. Czyli na razie to jest jeszcze lokalnie u mnie, będę deployował to wieczorem. O, i mamy tutaj 7 lipca dzisiaj, nie, dzisiaj 4 lipca, dobra, to muszę jeszcze zmienić datę, okej, 4 lipca to będzie. Tak, Kokpi, pokaż tylko moje zdarzenia, tutaj screen, gdzie to można włączyć, o co w tym chodzi, jeszcze jedna rzecz z wczoraj, no i tutaj taki changelog mamy aplikacji, każdy z użytkowników może sobie zobaczyć, dostanie takie tutaj powiadomienie, o, że coś się wydarzyło, to akurat testowy. Lokalny serwer. I tak to wygląda. I teraz idę się troszkę przejść i zobaczcie, chodźcie ze mną.
I już w domu. Teraz mała przerwa obiadowa. Jeszcze jedna rzecz, którą tak robię w zasadzie praktycznie codziennie. Mamy kilku klientów, którzy jeszcze za naszą aplikację płacą tradycyjnymi przelewami. Więc jeżeli taki przelew przychodzi, trzeba zobaczyć, że faktycznie przyszedł i odkliknąć w systemie, że ten klient zapłacił. Nie mamy tego zautomatyzowanego jakoś. Wiem, że mBank ma jakieś API, coś tam można zrobić, ale jest tego na tyle już mało, że jednak to klikamy ręcznie, więc trzeba odkliknąć, żeby przedłużyło się mu konto, dostał fakturę, więc to jest taka rzecz, którą jeszcze robimy, jeszcze to nie jest wydelegowane. Dobra, teraz przerwa mała obiadowa, a potem zaczynam pracować nad prezentacją na poniedziałek. Przyszedł czas na robienie prezentacji. Wolno dzięki aplikacji SaaS 9 kluczowych kroków. O, proszę bardzo. Tutaj się tworzy prezentacja. Tutaj w OneNote sobie spisuję mniej więcej, co na tej prezentacji będzie. Jak to będzie wyglądało. Oczywiście korzystam z materiałów z Akademii SaaS. Mam tutaj fajne cytaciki. Learn to sell, learn to build. If you can do both, you will be unstoppable. I tak dalej. Także prace trwają. No i już prezentacja gotowa. Trzeba będzie jeszcze tylko poćwiczyć, ale sztosik wyszedł. Ile tu mamy tych slajdów? Zaraz wam powiem. 134 slajdy! Wow. Oczywiście nie jest na nich dużo tekstu, ale sztosik. O, i tak to wygląda. I tu będę się zdradzał na przykład, czy da się z tego żyć. 1301 zł w pierwszym miesiącu na swoim. To były czasy brutto, czyli VAT, PIT. No za to się wyżyć nie da. A tutaj się pojawi druga kwota, za którą już się da wyżyć z poprzedniego miesiąca. Tutaj dodatkowo powstaje strona sprzedażowa, to znaczy jest uaktualniana ta, co była. I to w sumie na dzisiaj będzie tyle. Tyle dobrego na dzisiaj. Ale okazuje się, że jeszcze będę nagrywał podcast. Ja będę gościem o 20:30 prawdopodobnie. Jest duża szansa, że to wypali. Także zaraz się muszę przygotowywać. Ale już vloga będę kończył. Teraz jeszcze, jak już mówimy o moim dniu, no to trzeba będzie tego vloga zmontować, więc to będzie ostatni już taka rzecz, którą mamy. 19:30 prawie. Dużo pracy, cały dzień w zasadzie. Rzeźba i teraz dalej. Potem jeszcze podcast, potem jeszcze coś. A już jutro ruszam po rodzinkę i weekend będzie wolny od tych wszystkich rzeczy. I w poniedziałek wracamy, otwieramy kurs i pompa po prostu przez cały tydzień. O, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko wam pokazać. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć!